Ponad 300 par z całego kraju brało udział w 13. Pomorskim Festiwalu Sportowego Tańca Towarzyskiego w hali AWFIS w Gdańsku. Barwne stroje, skomplikowane charakteryzacje i tysiące układów tanecznych widzowie mogli podziwiać w akcji specjalistów w tańcu sportowym. Witam serdecznie. Mogę stwierdzić, że to wydarzenie, które dzisiaj się odbywa, czyli turniej tańca towarzyskiego, jest to mój świat, więc nie mogę nic złego powiedzieć na ten temat, ponieważ sami możecie ocenić też, patrząc na pary, które tutaj przyjechały dzisiaj z całej Polski. Są to mistrzostwa Polski w danej kategorii, czyli w klasie B i A. Cieszę się, że to się właśnie dzieje tutaj w Gdańsku, na hali AWF-u, ponieważ znam troszkę historii tego miejsca. Wiem, że tutaj wiele sportowców z tego miejsca wypłynęło na świat sportowy, więc cieszę się, że tu mogę dzisiaj być i przeżywać tutaj na tej hali swoją pasję i dzielić się też tą swoją pasją z ludźmi, którzy tutaj przyszli na tą halę, żeby zobaczyć ten wspaniały turniej, który właśnie dzisiaj ma miejsce.